Dzień dobry Państwu. To kontynuujemy ten nasz wykład. Prosty przykład. Gamma od T to niech będzie tak, że tutaj będzie x1 i tak dalej, a kt, katą współrzędną przesuwamy, tutaj xk plus 1 i tak dalej aż do xn, czyli takie przesunięcie w k tej współrzędnej. No to wektor styczny do tego gamma, no to zgodnie z tym, cośmy przed chwilą wykazali, to jest tak, no w pierwszej współrzędnej jest 0, no może napiszmy tam, ojej, troszkę tutaj, widzicie Państwo, dobrze, ja tutaj napiszę L, dlaczego? Bo chcę sobie to K zarezerwować na ogólne te, prawda? Więc to x, k, kropka. Razy d po d, x, k. No ale ile to wynosi? Ile wynosi x, k, kropka? No x1, kropka wynosi 0, x2, kropka wynosi... Tylko elta, prawda? Będzie 1. No czyli jak mamy taką sekwencję, że są same zera, a tylko elta współrzędna, elta pochodna, pochodna L tej współrzędnej jest równy 1, no to znaczy, że to jest delta K L, prawda? 1L jest 0, 2L 0 i tak dalej, dopiero elta jest razy D po dxk, no a to jest nic innego, jak sumujemy, to zawsze takie sumowanie z deltą, to zostawia tylko jeden, mianowicie lty numer, czyli d po dxk. O, i w ten sposób mamy interpretację tego, jeszcze inna interpretacja wektora d po dxk, prawda? Że to jest wektor styczny do linii k tej współrzędnej, prawda? Co ja tu zrobiłem? Źle zrobiłem. Och, przecież jak tu sumujemy, to k nie ma, bo k się sumuje, tylko elty numer zostaje. O tak, prawda. Czyli co to jest elta d po dxl? To jest wektor styczny do linii L tej współrzędnej. No i stąd można wyprowadzić taką inną definicję wektora stycznego do rozmaitości. Wielu ludzi bardzo ją lubi, że wektor to jest klasa równoważności krzywych, prawda? O, bierzemy wszystkie, wektor zaczepiony w tym punkcie, to bierzemy wszystkie krzywe, które startują z tego punktu. Dla x równego, dla t równego 0, prawda? Czyli bierzemy wszystkie krzywe takie, że gamma od 0 równa się ten nasz punkt, niech to będzie m, tak? I teraz te wszystkie krzywe dzielimy na klasy. Mianowicie dwie są równoważne, jeśli się zgadzają z dokładnością do wyrazów pierwszego rzędu, prawda? Że ich pochodne w dowolnym układzie współrzędnych pierwsze są takie same. No i klasa równoważności to jest wektor, czyli wektor styczny to jest klasa równoważności krzywych. To też jest ładna definicja, prawda? To jest ładna definicja. No ale praktyka wykazuje, że ta definicja poprzez operator różniczkowy jest dużo poręczniejsza, jak chcemy cokolwiek zrobić. No ale pamiętamy, że to też jest dobra definicja, czyli rozmaite krzywe, które tak niewiele się różnią, to definiują ten sam wektor styczny. Tak? Co to znaczy niewiele się różnią? No różnią się o wyrazy rzędu kwadratowego i wyższego w tym t, prawda? Także to jest dobra definicja.
No i teraz, proszę Państwa, rozpoczynamy nowy rozdział, mianowicie układy dynamiczne. Proszę Państwa, jak mamy pole wektorowe x, k, no to napiszemy na współrzędnych x, k, to można rozważać równanie różniczkowe o takie x, k, o tak napiszę. No, wiem, że poruszam się po grząskim gruncie, dlatego że w piśmie często zaciera się różnica między małym x a dużym x, no ale mam nadzieję, że sobie poradzę. O, to jest takie równanie. Można powiedzieć tak, a co mnie tam cała geometria obchodzi? Wiem, że to się wszystko dzieje per saldo w Rn, no i rozważam takie równanie różniczkowe, prawda? To trzeba doprecyzować. Chodzi o to, że w każdym, ktoś powie, że w każdym punkcie x to zależy od tego xk. Ogólne równanie różniczkowe pierwszego rzędu to by jeszcze tutaj mogła zależeć od t, ale nie właśnie. To co my rozważamy, to będzie równanie różniczkowe tego typu. Matematycy to nazywają układem dynamicznym. Jak lewa strona, a może to lepiej zapisać jako prawa strona, o właśnie może tak, x kropka, x małe kropka równa się x duże, zależne od tego k. To jak prawa strona równania różniczkowego nie zależy od czasu, to się nazywa układ dynamiczny, a my traktujemy to nie jako kolekcję jakichś tam liczb, tylko jako pole wektorowe na rozmaitości, a ta kolekcja liczb to się pojawia, jak to pole wektorowe rozkładamy, prawda? Czyli mamy pole wektorowe i je rozkładamy w jakimś układzie współrzędnych. Wybieramy sobie układ współrzędnych, no i te współczynniki rozkładu nazywamy xk, prawda? Co to oznacza? Geometrycznie to oznacza, to coś, to już wiemy, to jest po prostu wektor styczny do krzywej, prawda? Gamma kropka od t, o, to się równa wartość tego pola wektorowego w punkcie gamma od t. O. Czyli to zapisałem to samo, co wyżej, tylko że bez układów współrzędnych. Poszukuję, ten napis tutaj oznacza, że ja poszukuję takich krzywych sparametryzowanych, żeby w każdym punkcie, gdzie jestem, wektor styczny do tej krzywej był równy temu wektorowi, temu wartości tego pola wektorowego, które tutaj rośnie. No, czyli to można sobie takie obrazki rysować, że tutaj rośnie na tym polu, to rosną te wektorki. No i my szukamy takich właśnie krzywych, które by były styczne do każdego. To by były takie krzywe. No ale ponieważ w każdym układzie współrzędnych o to coś, czyli ja powinienem zacząć od czegoś takiego, bo to jest dobra definicja tego, o co nam chodzi. Szukamy krzywych sparametryzowanych, takich, że w każdym punkcie, w którym przez który ta krzywa przechodzi, jego wektor styczny jest równy wartości tego pola x w tym punkcie. No ale natychmiast to nam się tłumaczy na takie równanie różniczkowe. No a takie równanie różniczkowe to wyście, że się tak ordynarnie wyrażę, tłukli na analizie. No i wiecie, że tam twierdzenie, jeśli prawa strona jest odpowiednio tam regularna, na przykład spełnia warunek Lipschitza,
to istnieje rozwiązanie przynajmniej lokalnie i tak dalej. Prawda? Wy to wszystko wiecie? Tak. I to jest rzeczywiście problem geometryczny, to znaczy tak naprawdę to on jest sformułowany niezależnie od wyboru układów współrzędnych. My te współrzędne sobie wybieramy, bo chcemy je umieć rozwiązać. Jak nie inaczej, jak się nie da inaczej, to przynajmniej numerycznie wrzucić na komputer i niech nam rozwiązuje. To jest to, co Newton zrobił, obliczając trajektorię, prawda, ciał niebieskich w naszym układzie, bo to był taki układ. On nie używał na początku. To, co on rozwiązywał, to było równanie różniczkowe, gdzie lewa strona to była trzecia zasada dynamiki Newtona, a prawa strona to było prawo powszechnego ciążenia, prawda? Państwo powiecie, a nie, bo równania różniczkowe Newtona są drugiego rzędu. No nie, ale można je przetłumaczyć na te trzy równania różniczkowe pierwszego rzędu. To jest naprawdę sześć równań różniczkowych na położenie i pęd pierwszego rzędu. I to jest układ dynamiczny i tak to trzeba. Proszę Państwa, to co my wiemy? To my wiemy, no o tym, o tej prawej stronie zakładamy, będziemy zakładali, że ona jest jakaś tam gładka, co najmniej klasy C1, a raczej więcej. Także innymi słowy, te wszystkie założenia, twierdzenia o jednoznacznej rozwiązywalności zagadnienia początkowego dla tego równania są spełnione. To wiemy, że dla każdego, jak mam taki punkt X, to przynajmniej istnieje rozwiązanie tak lokalnie dla no być może nie dla wszystkich, ale w odcinku od minus epsilon do epsilon, czyli dla każdego punktu M istnieje taki epsilonik, że to rozwiązanie istnieje przynajmniej dla tej wartości T, które po pierwsze spełnia nasze równanie, czyli gamma kropka równa się x od gamma, spełnia to nasze równanie, co na współrzędnych się tak zapisuje, a po drugie spełnia warunek początkowy, to znaczy gamma od zera równa się m, prawda? Równa się m, to znaczy w języku współrzędnych x od zera to są współrzędne tego punktu, z którego startujemy. I coś takiego to może nazwijmy gamma ze znaczkiem m. Tutaj, prawda, to jest takie, bo tych rozwiązań jest bardzo dużo, ale akurat to rozwiązanie jest jedyne, prawda, bo wiemy, że problem Cauchy'ego dla tego równania jest dobrze postawiony, czyli jak zażądam, żeby ta krzywa po pierwsze spełniała równanie różniczkowe, po drugie spełniała warunek początkowy, to już jest jedyne. No jedyne w tym sensie, że być może można je jeszcze rozszerzyć, prawda? Bo jak istnieje od minus epsilon do epsilon, to być może istnieje więcej. No to wtedy to nie jest inne rozwiązanie, tylko jest jego rozszerzenie. Proszę Państwa, to wobec tego, skoro wiemy, że to, a może jeszcze tu napiszę, to zdefiniujemy sobie takie odwzorowanie, mianowicie punkty, jeśli x jest polem wektorowym na rozmaitości, to zdefiniujemy takie coś. G ze znaczkiem tutaj x, a tutaj ze znaczkiem t, to odwzorowanie. Ojej, widzę, że tutaj się troszeczkę pogubiłem w oznaczeniach. No dobrze, to będę teraz te punkty oznaczał x. Jak mam
kolekcję XK i tak dalej, no to to będę identyfikował z punktem, bo inaczej to ja już się tutaj, prawda, zupełnie pogubię. To co to jest? Czyli X to oznacza tylko, że to jest to duże X, prawda? To jest to pole wektorowe. Czyli jak mamy pole wektorowe na rozmaitości, to ono wyznacza pewne odwzorowanie M w M. Jakie? Takie, że wartość tego to jest właśnie wartość tej krzywej całkowej tego pola, która startuje z punktu X, no i jej wartość w punkcie T. Prawda? Chciałoby się napisać, że to jest odwzorowanie M w M, no bo ono punktom rozmaitości przypisuje znów punkty rozmaitości. No tyle tylko, że uwaga, to nie jest na ogół na całym M. Aha, przepraszam, tak w ogóle, to nie M, tylko jeszcze chciałoby się napisać, że tu, bo to zależy od dwóch argumentów. Od punktu rozmaitości M, no i od tego parametru T, prawda, R1. Więc chciałoby się napisać, że to jest odwzorowanie iloczynu kartezjańskiego R1 razy M w M. No tyle tylko, że wcale nie jest powiedziane, czy to jest wszędzie, prawda, bo na ogół takie rozwiązanie nie jest wszędzie zdefiniowane. Ono jest tylko, no więc tutaj powinienem lokalnie napisać tak lokalnie, prawda, lokalnie. No na pewno to jest zdefiniowane wszędzie tam, gdzie X jest, gdzie pole X jest zdefiniowane, no a tutaj to bywa różnie. Czasami ten epsilonik to po prostu może być nieskończoność, także to jest, istnieje to rozwiązanie dla wszystkich wartości T, a czasami to jest bardzo, bardzo malutki przedziałek, bo już zaraz nie istnieje. No to będziemy to tym się dalej zajmowali. Bardzo ważna rzecz, będziemy badali własności tego odwzorowania. Najważniejsza rzecz tutaj to jest taka, twierdzenie, że jak mamy GXT i jak superponujemy to z G tak samo X, ale tu jakaś inna liczba, to jest równe G też X od T plus S. No i stąd wniosek, ponieważ dodawanie T plus S jest przemienne, więc jeśli to jest prawdziwe, no to również jest prawdziwe złożenie tych dwóch odwzorowań, ale w odwrotnej kolejności. Proszę Państwa, czyli aż by się chciało powiedzieć, że GX jest jednoparametrową grupą transformacji, prawda? Bo to jest własność grupowa. To jest własność grupowa, że złożenie dwóch takich transformacji to jest znów obiekt z tej samej stajni odpowiadający w sumie tych parametrów. Czyli to chciałoby się powiedzieć, że to jest izomorfizm grupy addytywnej liczb rzeczywistych no na tę jednoparametrową grupę transformacji rozmaitości M. Chciałoby się tak powiedzieć, ale na ogół to nie można tak powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że tak to by była grupa, gdyby to było rzeczywiście określone dla wszystkich możliwych S. A tymczasem to nie jest na ogół określone, więc tu trzeba dodać klauzulę tam, gdzie to jest określone. Tam, gdzie to jest określone.
Na przykład, jeśli dla pewnego S to jest określone, ale dlatego T w działaniu na tym punkcie to nie jest określone, no to, to nie ma tego twierdzenia, prawda? Ale wszędzie tam, gdzie, czyli ja powinienem powiedzieć, aha, czyli ja muszę powiedzieć tak, tu biorę jakiś punkt X, przesuwam go o S, no to może być nieokreślone, ale przypuśćmy, że to jest określone, to dodaję jakiś punkt Y na przykład i teraz działam tym, to może nie być znów określone, no to wtedy nie ma twierdzenia. Natomiast gdyby się okazało, że to też jest określone, to wtedy i to jest określone, i to jest równe. Więc taki jest sens tego twierdzenia i nie będę tego tłumaczył bardziej. Po prostu to wszędzie jest, ta równość zachodzi wszędzie tam, gdzie obie strony, a jak obie, to wszystkie trzy są określone. No dobrze, to jest no w ogóle fundamentalna własność. No i spróbujemy ją, no proste to jest, tylko tak. Czyli tak, bierzemy sobie punkt X, prawda? No i jedziemy sobie, no na przykład stąd będę działał, od tej strony, prawda? I jedziemy sobie tą krzywą, czyli to jest to gamma, która startuje w punkcie X, no i od T, to jest, nazwiemy punkt Y, prawda? Czyli tu jest punkt Y, czyli innymi słowy to jest nic innego jak G, ciągle ten X, no bo tutaj żyje to pole wektorowe, prawda? Tu powinienem narysować te strzałki tutaj, prawda? Tutaj są, żyją te strzałki, o, i my po tych strzałkach, prawda? Bo to jest rozwiązanie tego równania różniczkowego, więc tutaj najpierw żyło to pole wektorowe. Potem znaleźliśmy rozwiązania i w ten sposób na przykład mamy GT w działaniu na X. No dobrze. No a teraz chcemy działać jeszcze na to, od tej strony to dowodzę, czyli na to będziemy chcieli działać jeszcze tym S-em. To proszę Państwa, rozważmy taką krzywą sparametryzowaną gamma, którą zdefiniujemy w ten sposób, że jej wartość na S to będzie ta nasza poprzednia gamma, czyli gamma, czyli to rozwiązanie tego równania, które startuje z punktu X w punkcie T plus S. Czyli innymi słowy, my jedziemy dalej. No przypuśćmy, że dalej tę krzywą można kontynuować, więc tu jeszcze jedziemy do gamma od X od T plus S. To co my o takiej krzywej powiemy? Po pierwsze, ona ma własności. Jakie ona ma własności tej nowej krzywej gamma? No, że po pierwsze, gamma od zero, no to jak tu wstawię na S0, to jest gamma X od T, czyli to jest ten Y, tak? Czyli to jest ten Y, z którego startujemy. No a proszę Państwa, obliczmy drugie, ile wynosi gamma kropka. No gamma kropka to jest, prawda, D po DS, po DS, no tego gamma
m od t plus s. No ale to jest oczywiście różniczkowanie po s i różniczkowanie po tym wszystkim to jest to samo, prawda? Bo różniczkowanie, prawda? Czyli to jest nic innego jak po prostu gamma kropka m, no tyle tylko, że wzięte w punkcie t plus s. No ale to było już rozwiązanie, czyli to jest rozwiązanie tego równania różniczkowego, czyli to jest nic innego jak wartość pola właśnie w tym punkcie gamma. No co to znaczy? To znaczy, że ta nowa gamma też jest rozwiązaniem, czyli innymi słowy gamma od s to jest nic innego jak gamma z numerkiem y od s, prawda? No czyli zgodnie z naszą nomenklaturą tośmy nazwali, że to jest transport przy pomocy tego samego obiektu, tej grupy, nazywa się ją często grupą lokalną, bo ja tu powiedziałem, że chciałoby się powiedzieć, że to jest prawo składania dla grup, no ale one to nie są grupy, tylko to są takie lokalne grupy, gdzie niegdzie istnieje ten napis, a gdzie niegdzie on nie ma sensu, prawda? Więc to jest działanie tej lokalnej grupy na punkt Y, no i przesunięcie OS, tak? Ale z drugiej strony... Proszę, panie profesorze. Słucham? Słucham. Czy mogę zadać pytanie, dlaczego tutaj przy tym punkcie drugim zamieniamy to oznaczenie gamma X na gamma M? Tutaj? Tak, tak. No och, no dobrze, przepraszam. No widzi pan, ja bardzo przepraszam państwa. Bardzo państwa przepraszam, dlatego że w ferworze walki zapomniałem. No, niczego nie zmieniamy, jest X. No, poknociłem wszystko, bo powinienem konsekwentnie te punkty nazywać na początku, a dobrze, już, koniec. Pomyliłem się, jest tak jak jest, dobrze. No to się zgadza, tak? Ale z drugiej strony tośmy zdefiniowali w ten sposób, prawda? Czyli to, jak to jest równe tyle. Czyli to jest przesunięcie punktu X tą samą lokalną grupą, tyle tylko, że o T plus S, tak? No dobrze, to na samym końcu jest też, zauważmy, że Y to od samego początku to było tyle, tak? Czyli to było GXS od GXT od X. No dobrze, to jest takie troszeczkę, no także widać, że to nie ma o czym mówić. No, dla każdego X to coś, to jest superpozycja tego. No a ponieważ można zamienić rolami T z S, to wszystko jest dobrze. Proszę państwa, jestem głęboko przekonany, bo to jest naprawdę bardzo proste. To jest ćwiczenie językowe. To, co ja tu z państwem robię, to jest to, jak państwo chodziliście może na jakieś warsztaty języka obcego, to każą dzieciom powtarzać po kolei, prawda, ja jestem, ty jesteś, on jest i tak dalej. To jest ćwiczenie językowe. Ale to ćwiczenie językowe trzeba przeżyć. Nie wystarczy zobaczyć, jak ja to napisałem na tablicy. Proszę państwa, trzeba usiąść, zamknąć drzwi, oderwać się i przeżyć to, bo to jest bardzo proste. No, jak państwo raz to przeżyjecie, to już będzie banalne. Dobrze, no to teraz weźmy sobie przykład, bo tutaj tą lokalność pól i fakt, że czasami to jest globalne, czasami to nie jest globalne,
to to jest bardzo ważna rzecz. Weźmy sobie no, banalny przykład. Weźmy pole x kwadrat d po dx na r. Czyli ta rozmaitość nasza to jest po prostu żadna rozmaitość, tylko jest to po prostu oś liczbowa. I na tej osi liczbowej bierzemy pole wektorowe, czyli tak, x to się równa x kwadrat, tak? No czyli musimy rozwiązać równanie różniczkowe x kropka równa się x kwadrat, tak? No banalna dosyć sprawa. Zawsze te rozwiązywanie układów dynamicznych, no to była wielka sztuka w XIX wieku, prawda? Egzamin magisterski polegał na tym, że człowiek dostawał jakieś sprytne układy i musiał je rozwiązać, a jak nie rozwiązał, to nie zdawał. No teraz nie przypisujemy aż tak wielkiej wagi do tego, dlatego że wiemy, że no w praktyce takich równań, które się dadzą rozwiązać metodami analitycznymi, no jest niewiele, prawda? Jak puszczamy tę rakietę na Marsa, to po uwzględnieniu wszystkich różnych rzeczy, że tam obok przeleci jakaś asteroidka, że i Saturn tam troszkę namiesza, że jest równanie, którego rozwiązanie absolutnie nie jest analityczne, no to trzeba numerycznie i w związku z tym sobie myślimy, że rozwiązywanie analityczne nie jest takie ważne, no ale czasami jest ważne, czasami dobrze jest znać rozwiązanie analityczne, więc mamy równanie x kropka równa się x kwadrat, ber 1, prosta rzecz, jak to rozwiązujemy, dx po dt równa się x kwadrat, czyli piszemy dx przez x kwadrat równa się dt, no a to dx po dx kwadrat to jest d czego? To jest minus 1 przez x, no i stąd wniosek, że t jest t powiedzmy plus c równa się minus 1 przez x, no to x jest równe minus 1 przez t plus c, to się równa 1 przez minus c minus. No to głupio zrobiłem. Proszę Państwa, wybaczcie mi, ja to sobie oznaczę minus, o tak, żeby nie musieć zmieniać, więc będzie c minus t, tak? Dobrze zrobiłem? Dobrze. No to każde rozwiązanie jest tej postaci. A ile wynosi, proszę Państwa, gamma ze znaczkiem x od t? No, to będzie takie, każde rozwiązanie jest tej postaci, prawda? Czyli napiszemy równa się 1 od c minus t, ale takie, które spełnia warunek początkowy, to znaczy gamma x od 0 ma się równać x, tak? Ma się równać x. No to stąd wniosek jest, a ile to jest gamma x od 0? No to jak postawimy, że 1 przez c równa się x, tak? No to w końcu mamy rozwiązanie, że gamma x od t to się równa 1 nad
C to się równa 1 nad x, czyli to jest 1 nad x minus t. No to jeszcze lepiej to rozszerzyć, ten ułamek, napisać, że to jest x dzielone przez 1 minus tx. O. No, znaleźliśmy. To jeszcze w języku tej grupy napiszemy, czyli innymi słowy, to g zadane przez to nasze, czyli ta jednoparametrowa, lokalna grupa transformacji w działaniu na x czyli przesunięcie, czasami się to tak mówi, przesunięcie punktu x polem wektorowym x o parametr t, to się równa x dzielone przez 1 minus t. No i teraz tak, widać, że to nie istnieje wszędzie. No, widać, że to nie istnieje wszędzie. Dla t równego 0, no to w ogóle jest. Aha, bo ja jeszcze zapomniałem, no dobrze, ale to jest, zapomniałem powiedzieć, że gx z numerkiem 0, czyli przesunięcie o 0, no to jest po prostu odwzorowanie identyczne, prawda? Dlatego, że to jest wartość dla t równego 0 takiego rozwiązania, które w t równym 0 przyjmuje wartość x, prawda? No więc to jest masło maślane. To jest identyczne. No i tutaj rzeczywiście, jak t jest równe 0, no to g0 od x jest równe x. No to się zgadza. No ale dla jakich to jest t danych, proszę Państwa? No na przykład to jak x jest większe od zera, czyli x jest dodatnie, no to z tym t, zawsze dla malutkich, jak z tego twierdzenia o rozwiązaniu problemu początkowego wynika, że przynajmniej zawsze jakiś taki malutki epsilonik wokół zera istnieje, dla którego to rozwiązuje się, prawda? Więc póki t jest małe, no to wszystko się trzyma kupy, ale jak t dojdzie do ile? Do 1 przez x, no to już tu dzielimy przez 0 i już dojechaliśmy z tym x-em do nieskończoności. Istnieje dla, czyli t musi być mniejsze od 1 nad x, gdy x większe od 0. Z kolei jak x jest ujemne, no to tutaj dodatnie te są nam niestraszne, można jechać do przodu ile się chce i tu nic złego się nie zdarzy, ale z kolei ujemne te są straszne, czyli te musi być z kolei większe od minus 1 nad x, gdy x mniejsze od 0, prawda? Więc no widać, że to nie jest globalna grupa, ona tylko istnieje tak lokalnie. No to jeszcze może sprawdźmy tę własność grupową, prawda? Czyli na przykład weźmy sobie, to oznaczmy ten punkt Y, prawda? Tak jak tam było na poprzedniej tablicy. Mamy punkt X, przesuwamy go o T i bierzemy Y. No to teraz bierzemy ten punkt Y i tym samym polem przesuwamy o S, Y, prawda? No to dla wszystkich to jest ten wzór, czyli to się równa Y
dzielone przez 1 minus sy. No ale na miejscu tego y, no wstawiamy to, co tutaj było, tak? Czyli to jest tak. X dzielone przez 1 minus tx, a tu jest 1 minus s, a tutaj jest x przez 1 minus tx, tak? To teraz co trzeba zrobić? Trzeba licznik i mianownik, no po prostu rozszerzyć przez ten mianownik, żeby nie było piętrusów tutaj. No to będzie tak, u góry zostaje x, a tutaj zostaje tak, 1, mnożymy przez 1 minus tx, minus tx, a tutaj zostaje minus sx, no to się równa nic innego jak x dzielone przez 1 minus, a tu jest t plus sx, no i to jest właśnie nic innego jak gx s super na gx t od x, prawda? No to pokazaliśmy, że to się zgadza, prawda? Czyli rzeczywiście ta własność grupowa jest spełniona. Och, straszny popłoch padam, bo dobrze, jeszcze pozwólcie mi Państwo jedną rzecz, mianowicie jak mamy wektor x, znaczy, mamy to pole wektorowe i mamy funkcję, no to możemy różniczkować tę funkcję względem tego pola wektorowego, czy jak ktoś woli, w każdym punkcie względem tego wektorka, który jest wartością pola wektorowego w tym punkcie, prawda? No ale jak mamy rozwiązanie, prawda, jak mamy rozwiązanie na, no to pole wektorowe, jak to jest, jak wszystko się dzieje w punkcie, oto tę pochodną, liczymy w punkcie na przykład x, nie, w każdym punkcie, gamma t, w każdym punkcie, no to my wiemy, że wartość tego pola to jest właśnie wektor styczny do gamma. Taka była definicja, prawda? To nasze równanie różniczkowe zapisali, to tak wyglądało, prawda? Gamma kropka, wektor styczny, my szukamy takiej krzywej, żeby wektor styczny do niej był wartością tego pola wektorowego w tym punkcie, do którego nas ta krzywa aktualnie doprowadziła, prawda? Czyli to jest nic innego jak gamma kropka od f. No a gamma kropka od f to już wiemy, no to jest ta gamma, a tak sobie napiszę, od jedynki w działaniu na f, no to jest nic innego jak jedynka w działaniu na funkcję f superponowaną z gamma, a jedynka to jest nic innego, to jest ten wektor, jedynka w sensie wektorowym, ten wektor, który ma począteczek w zerze, koniec w jedynce i my go utożsamiamy z operatorem różniczkowym, który działa na funkcji od jednej zmiennej, czyli to jest d po dt, czyli to jest d po dt, a ta superpozycja to nic innego nie mówi, że to jest f od
Gamma. Od T. No i dobrze. To teraz, proszę Państwa, w szczególności, jak weźmiemy sobie jakiś punkt X, och, już mnie tutaj diabeł podkusił, żebym napisał M i znów by była pomyłka. Nie, więc jest X. To proszę Państwa, jak ja to działanie tego wektora X, ale wziętego w punkcie X, na funkcję F, to jest nic innego, jak właśnie to, cośmy tu napisali. I teraz, co to jest wektor w punkcie X? To znaczy, że tu trzeba wziąć, czyli to będzie D po D, T, prawda, F, a tutaj w punkcie, no właśnie G, bo trzeba wziąć rozwiązanie, które startuje z tego punktu X, X małe, przepraszam bardzo, T, w działaniu na X. No, w T równym 0, prawda? Bo jak wezmę właśnie to, to ja jeszcze może podkreślę, że to T, że wystarczy, żebyśmy znali to rozwiązanie w punkcie w pobliżu zera. Epsilon dążącym do epsilon równym zero. Proszę Państwa, to jest bardzo ważny wzór. Czyli innymi słowy, jak mamy rozwiązanie tego układu dynamicznego, to pochodna funkcji w kierunku tego wektora, no to trzeba brać funkcję w punktach, w punkcie X transportowanym tą jedną grupą, czyli przesuwanych w kierunku tego pola o jakieś malutkie epsiloniki. Ja tu ten epsilon zamiast T napisałem, to graficznie nic nie znaczy, ale dlaczego ja epsilon? Żeby podkreślić, że jakbym tu napisał jakieś T, to oczywiście każdy może, no zaraz, chwileczkę, ale my wiemy, że nie dla każdego T to istnieje. Ale my wiemy, że dla małych T w pobliżu zera zawsze istnieje, bo to jest to twierdzenie o lokalnej rozwiązywalności układu dynamicznego. Więc dla dużych może nie istnieje, ale tu napisałem, żeby nas kłuło w oczy, że to istnieje. Bo tu można wziąć, prawda, dowolne epsilony malutkie. I to zawsze istnieje, w związku z tym ten napis ma zawsze sens. Czyli różniczkowanie względem tego pola, prawda, polega na tym, że no tak jedziemy krzywą całkową, bo to rozwiązanie to się nazywa krzywa całkowa tego pola. No, przesuwamy się o jakiś taki malutki wartość tego epsilona i różniczkujemy to po epsilonie. No dobrze, niestety już muszę kończyć. Kto się nie podpisał na liście obecności, to niech się jeszcze podpisze i dziękuję bardzo. Bardzo proszę, żebyście Państwo czytali te moje teksty i traktowali ten mój wykład tylko jako taki przewodnik po tym, co trzeba samodzielnie przeżyć. Dziękuję bardzo. Do widzenia.